Kochani, w trzecim dniu naszej nowenny spotykamy świętego Józefa, który jest ojcem. Jesteśmy przy figurze. Bardzo pewnie to ujęcie jest nam znane. Jezus jest na rękach świętego Józefa. Pewnie jak to było w tym czasie, spędzali razem różne chwile, takie właśnie chwile zabawy, czy chwile, kiedy Józef wracał po pracy do swojego domu. Relacja dzieci z ojcem jest niezwykle ważna. Dzisiaj się to bardzo podkreśla, zwłaszcza synów, ale także córek z ich ojcami. Co chciałbym wydobyć z tej tajemnicy życia świętego Józefa? Jego ojcostwo jest szczególne. Pamiętamy, że Pan Bóg go zaprosił, objawił mu to, że ma przyjąć Maryję, że to z Ducha Świętego poczęło się to nowe życie, które nosi w łonie. I Józef się na to godzi. W opinii otoczenia uchodzi za ojca tego dziecka. Tak też się wyraża Maryja, kiedy są razem w świątyni. Mówi do Jezusa, że ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Ojcostwo świętego Józefa było jak najbardziej prawdziwe. Jego obecność w życiu Jezusa, w życiu Maryi była właśnie codzienna, była bardzo ważna. Pierwsza rzecz, która mnie uderza w tym ojcostwie świętego Józefa, to jest jego otwartość na życie. Ma bardzo piękną postawę, ma takie szerokie serce. Kocha, przyjmuje Jezusa, potem uczyni wszystko, co trzeba uczynić jako ojciec, żeby taką rolę religijną, czy też właśnie tą związaną z jego obecnością, z jego taką rolą męską, żeby wypełnić. Otwarty na życie, otwarty i daje temu życiu bezpieczeństwo, daje mu schronienie, daje dom dla swojej żony, dla dziecka. To niezwykła rola, która cały czas trwa. Ci, którzy stają się mężami, rodzicami, dbają o swoich bliskich, bardzo często poświęcają na to wiele wysiłku, podejmują jakieś dodatkowe zajęcia, czy starają się pozyskać te środki, które są niezbędne, żeby to uczynić. To bardzo ważne. W osobie świętego Józefa, który od wieków jest postrzegany jako patron tych, którzy pracują, którzy się trudzą, którzy jest nazywany takim pięknym tytułem głową najświętszej rodziny. Tak jest zywany, módl się za nami. Bardzo, bardzo piękny patron. Możemy w nim właśnie upatrywać kogoś, kto może nam wypraszać pomoc, łaskę Bożą w tej roli. Ale to bycie ojcem ma dla świętego Józefa też takie szczególne znaczenie bolesne. Myślę o sytuacji, w której życie Jezusa jest zagrożone. Bóg mu to objawia przez sen, przez jego czas czuwania, modlitwy. Słyszy, że ma w tej chwili wyruszać, ma uciekać i doświadcza życia poza swoim krajem, życia w Egipcie. Tam będzie miejsce bezpieczne dla niego, dla Maryi, przede wszystkim dla Jezusa. Doświadczenie emigracji, przebywania z dala od swoich rodzinnych stron. Jak często jest to doświadczenie ludzi, którzy właśnie udają się w poszukiwaniu zarobku, czy właśnie takiego miejsca do życia. Często żyją pośród obcych ludzi. Doświadczenie emigracji to obcość, ale to także bardzo często wtedy, kiedy rodziny nie są razem, doświadczenie rozłąki, doświadczenie cierpienia. Jestem przekonany, że święty Józef może być dla tych osób, które przeżywają dzisiaj to doświadczenie, ogromnym patronem. Prośmy szczególnie za to, za tych ludzi, którzy tego doświadczają. Prośmy za ojców, prośmy o siłę dla nich, prośmy, żeby mogli dbać o swoje rodziny także wtedy, kiedy są daleko, dbali o więź, dbali o jedność. Święty Józefie, módl się za nami.